Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu War News.per i z Was ambasada. Dzisiaj z nami nikt inny jak pan Zen Mateusz Lech. Witam cię serdecznie, Mateuszu. Cześć, witam wszystkich. Jak się macie? E... Nie odpowiecie. Ale... My, no my, no tak, ale chyba wszyscy raczej żyją majóweczką, więc. Wszyscy pewnie zaczynają jakieś grille, chociaż u mnie w centrum pogoda jakoś nie dopisała i pochmurnie i chyba. W, lekko serwastopol w Serwastopolu dzisiaj się zaczął bardzo fajny grill. Nie wiem, czy widzicie. Tak, tak, udostępniliśmy piękny film. Tam, tam grillowanie rozpoczęto, bym powiedział, na bogatości. Tak, tak, dużo kiełbasek się zmieści. Tak jest. Matin, na no właśnie z tą chcielibyśmy porozmawiać o Rosji, a dokładnie do y, nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowała nas twoja nitka o tym, jak wygląda deficyt budżetowy Federacji Rosyjskiej. Jak mhm. to wygląda po ponad roku wojny na Ukrainie? Czy mówimy naprawdę o dużej dziurze budżetowej Rosjan? Wiesz co, może najpierw y, powiedzmy widzom skąd my wiemy, że my wiemy. Skąd to jest kwestia? Tak, zaczerpujemy tych informacji. Przede wszystkim Ministerstwo Finansów Rosyjskich oraz ich odpowiednik naszego GUS-u, czyli Rostat. Te dane są, przynajmniej były do niedawna, dosyć regularnie publikowane, ze względu na to, że no, no i inwestorzy zagraniczni czy, czy miejscowi też, obywatele no, potrzebują wiedzieć, co się dzieje. Więc czasem mnie to bawiło, skąd wybierzecie te dane, gdzieś tam w opisach. No, Rosja nam je podaje, więc, więc one są i tak najbardziej optymistyczne z tych wszystkich możliwości, które są. Nie? Więc tak, posiadając takie dane, jesteśmy w stanie sobie to weryfikować, jak wygląda sytuacja finansowa Rosji. I jeżeli spojrzymy na całą Rosję, to mamy te, jakby, dwie skrzynie z pieniędzmi. Pierwsza to jest taki coroczny budżet, który gdzieś tam wpływy z podatków, wpływy z handlu ropą, gazem i tak dalej, później trzeba przeznaczyć na drogi, szpitale, wojsko, administrację, emerytury i tak dalej. A druga skrzynia nieco większa to są tak zwane rezerwy walutowe. I tutaj, jeżeli budżet kończył rok z nadwyżką no to gdzieś tą nadwyżkę przenoszono do, do rezerw walutowych, kupowano za nią kruszce, złoto, srebro i tak dalej, obligacje innych krajów oraz waluty. I gdy Putin dochodził do władzy 20 lat temu, to rezerwy były niemal zerowe. Tam się nic nie działo. Wielka smuta po Jelcynie, nie było po prostu kasy. Natomiast, gdy Putin doszedł do władzy, zaczął się może na większą skalę handel surowcami i tak dalej. Było takie boom, i ten skarbiec zaczął, że tak powiem, pęcznieć. Mam takie dane od 2000 roku, jak wyglądała nadwyżka w budżecie rosyjskim na koniec roku i zaczynaliśmy 2000 2000 2001 2002 po 2 miliardy dolarów nadwyżki, czyli można powiedzieć budżet był dosyć zbilansowany, natomiast kończyli z górką w przeciwieństwie do Polski, która od wielu wielu lat leci na minusie, więc gdzieś tam ta nadwyżka była, później się to rozpędziło lata 2003 to było już 13 miliardów, 2004, 44, 2005, 68, potem 71, 83, 90 miliardów dolarów nadwyżki w 2008. Później nastąpił kryzys ten bankowy w Stanach Zjednoczonych 2008, więc to się odbiło w 2009 roku był deficyt 41 miliardów. Dolarów, ale później znowu wzrosty 2010-60, 2011-97, więc prawie wiesz, zakończyli rok z nadwyżką 100 miliardów dolarów. No, potężna kwota. A dlaczego tak kończyli? Kończyli dlatego, że nie za bardzo inwestowali w rozwój nie budowali dróg, nie remontowali kolei, wiesz, nie inwestowali w naukę, nie inwestowali gdzieś tam w służbę zdrowia. Od 2000 chyba od 2000 roku do teraz chyba o połowę spadła ilość szpitali w Rosji. Teraz bym musiał sięgnąć do tych statystyk. Mati, ale to potwierdzamy, czyli taką podstawą, fundamentem jakichkolwiek wpływów to są to jest rynek surowcowy, tak? Tak, tak. Po prostu im lepiej na rynku surowcowym, tym lepiej dla budżetu Rosji. Czyli tam... mamy taki przykład Wenezueli, tak? Póki cena była, był popyt. To... Tak, Wenezuela tam sprzed 30 lat na przykład. No dokładnie. Nie? No tak, tak, tak. No i gdy jest za dużo kasy, to Rosjanie mają tak, że sobie myślą, no kurczę, fajnie, mamy dużo pieniędzy, to kogo by najechać, nie? Gdzie, gdzie by, gdzie by, taka inwestycja. Taka inwestycja, nie? Gdzieby zagarnąć trochę terenu. No i, no i Gruzja też się wydarzyła tam w okolicach 2008 roku, i pojawiły się pierwsze sankcje. One były, można powiedzieć, kosmetyczne i dały Putinowi gdzieś tam takie poczucie, że okej, okay, to ja sobie mogę tak robić, troszkę mnie przytną, ale ja za rok sobie to obejdę i możemy zbierać dalej te pieniądze. No i później te lata 2010-2011-2012-2013. To były wielkie wzrosty. Później pojawił się jakiś problem w Rosji, były dwa lata takich delikatnych deficytów, a później zaczęła się operacja ta pierwsza na Ukrainie w 2014 roku i od tamtego czasu mieliśmy bodaj 5 lat, rok do roku kończone z deficytem, tam 20-10 miliardów, więc, więc ta górka, wiesz. Rosło, 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 Gruzja troszkę spadło, potem rosło, 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 eee, pierwsza część Ukrainy i zaczęło znowu spadać, no ale koło roku 2018 znowu się zaczęły wzrosty, po 30 miliardów odkładali, po 49, eee, potem przyszedł COVID i to taki najgorszy rok od e, 20 lat ponad, czyli 52 miliardy deficytu. No i, no i później mieliśmy te wyjście z covid i tak dalej. No i 2022 rok, czyli atak na Ukrainę, już taka, taka operacja pełnoskalowa. I co się dzieje? Jeżeli Rosja sprzedaje, zawdzięcza większość budżetu e, wpływów do budżetu surowców, sprzedaży surowców, a w wyniku napadu na Ukrainę surowce w panice na rynkach rosną. No to Rosja na tym zarabia i zarabiała przez pierwsze pół roku na tyle dużo, że pomimo wydatków na, na zbrojenia, na wojsko, na, na, na prowadzenie wojny, to była na wielu, plus. To była na plus. Do czerwca czy lipca miała tam 22 miliardy nadwyżki, i to się wydawało, że, że wiesz, że skończą rok podbijając Ukrainę i jeszcze na tym zarabiając, nie wiem, 50-60 miliardów dolarów i zagrabiając trochę terenu albo i całe no i ściągając kilka milionów ludzi. Świetny interes, można by było powiedzieć. Nie? Natomiast coś się zaczęło sypać. Sankcje zaczę zaczę zaczęto wprowadzać bardzo intensywnie, natomiast one były jeszcze początkowo takie polityczne, e, można powiedzieć też takie głaskanie. No Fajnie manifestu bardziej. Tak, 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 dajcie spokój. Nie chcecie tego robić. Wejście się, wycofajcie, no, to nikomu nie służy, patrzcie u nas. Ale jest wiesz, się, u ja, was ja jest się tak. zastanawiam, czy właśnie to nie był taki plan gruziński, wiesz. I tak jak pamiętasz te memy, z, takie okay. z reaktora w Czarnobylu, Rosja wytrzyma, wiesz, dwa lata. Tam może, wiesz, pogadają na zachodzie, jakby się udało, ten kijów trzy dni zająć. Mamy Doniec, mamy te te. Czyli to co mówisz, ten pochłonięcie kolejnego jakiegoś rynku, czy tam powiedzmy złóż węgla, czy, czy czarnoziemu większego, trzy lata pogadają i przejdziemy do tego do porządku dziennego. Tak, no nawet byli na tyle bezczelni, że to oni mówili, to teraz my wam odetniemy gaz, tak zobaczymy jest. jak będzie, a w zimę to wy zamarzniecie. Te filmiki z tym chomikiem, którego tam tak. rodzice przerabiają na zupę, żeby dać dziecku co jeść, no po prostu szydera taka z Europy. Można powiedzieć, że z rynku gazowego w Europie to nie się sami wycofali. W sensie przed sankcjami bardzo w wielu miejscach po prostu podcinali sobie gałąź, na której zarabiali. No i tak, wracając do tego 2022 roku. 2022 roku. E, chyba to nie po polsku powiedziałem, no ale wiecie o co chodzi. Nie, no bo dobrze. Okej. Okay. W grudniu, tak naprawdę, zaczęły się takie sankcje, które w grudniu tego 2022 zaczęły się takie sankcje, które mocno uderzyły Rosję, czyli tak zwany price cap na ropę, czyli nie można sprzedać Rosjanom ropy powyżej 60 dolarów za baryłkę. I to jest dosyć problematyczne z tego względu, że oni sobie sami ustalali budżet państwa że będą sprzedawali ropę na poziomie 70-75 dolarów. Więc Czyli tego. nie sprzedać, tylko kupić od Rosjan, tak? Tak, ale Rosjanom nie można sprzedać. No, tak, tak, ale masz rację, tak, to bardziej poprawnie jest, że, że krajom z G7 nie wolno tego zrobić, natomiast Hindusom, Chińczykom, krajom Afryki, które nie, nie są w tym, w tym związku G7, w tej grupie, można robić, co chcą, one nie przystąpiły niby do sankcji. Natomiast wywołało to taki szok na rynku, że ta ropa spadła tam w okolicach nawet 50 dolarów. I co się działo? Przedłużająca się wojna powodowała, że budżet, który napęczniał i miał nadwyżkę, zakończył rok na minusie. Na minusie tam było, o ile dobrze pamiętam, minus 50, chyba 7 miliardów dolarów. Czyli z górki 22 skończyli na minusie 57, więc no, bardzo szybki, bardzo duży wydatek, jakim była wojna, zaczął dawać o sobie znać. I na tym się nie skończyło. Styczeń kolejnego roku, już na starcie, mieliśmy 25 miliardów dolarów deficytu. W lutym, o ile dobrze pamiętam, przekraczaliśmy tam w okolicach 30 miliardów. Marzec był tak, jakby Konstans, albo, albo udało im się chyba około miliarda nadrobić z dziwnego przekierowania ich niższego zus Jakieś takie wirtualne transfery. Nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale nie było źle. Natomiast dane w kwietniu. W kwietniu pojawiły się dane, że to chyba było na 18 kwietnia. Deficyt budżetowy wynosi ponad 50 miliardów dolarów. I tu, to już spora kwota. I tu już przekroczyli założenia dziury budżetowej na cały rok. Można powiedzieć w kwartał, bo, bo troszeczkę ponad kwartał. Natomiast nie to było najważniejsze. Najważniejsza była struktura wydatków do dochodów. Wydatki, ja tutaj nie przeliczam już z rubli na, dolaru, na dolary, bo to jest przed kilku dni, tak kurs się waha, ale o co chodzi? Wydatki były na poziomie 10 bilionów rubli, a dochody tylko na poziomie 5. Oznacza to, że wydają dwa razy więcej niż mają wpływów do budżetu. I tu, jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, mówiłem Ci, że musimy poczekać jeszcze kilka dni. Na wpływy do końca miesiąca z podatków, bo część podatków spływa do końca miesiąca i niestety nie mamy jeszcze tych danych. Natomiast sytuacja może nie być wcale lepsza ze względu na te wydatki, bo od 11 do 17 kwietnia wydatki dzienne sięgały 1,14 biliona rubli, czyli 160 za ty tydzień 1,14 biliona rubli, czyli dziennie 162 miliardy rubli wydawali. I to jest dwa razy większa pula niż jeszcze miesiąc wcześniej. Więc jeżeli te wydatki tak pompują, to nawet wpływy, które i tak są dwa razy mniejsze, przynajmniej na początku miesiąca, e wpływają do budżetu, no to ta dziura nie powinna się zasypać a wręcz powinna wzrastać. I niekoniecznie my to zobaczymy. A dlaczego to już mówię? Przedwczoraj Rostat opublikował nowe dane odnośnie handlu i po raz pierwszy w historii nie opublikował danych odnośnie handlu ropą. A wiesz co, a to nie jest to. Gdzieś mi to mignęło, że mhm. oni, była informacja chyba na RIA Nowosti, że mhm. Nie będą publikować tego typu danych dotyczących ropy i gazu do stycznia 2024 roku. I dlaczego tego nie robią? Już w lutym us y uchwalili ustawę w tej Dumie Narodowej, że nie muszą publikować danych dotyczących gospodarki, co jest no, dziwną sprawą, no ale przynajmniej jeżeli jest bardzo dobrze, no to nie uchwala się takiej ustawy i nie wprowadza się takiego zakazu, zwłaszcza, że wpływy, tak jak mówiłem, z ropy i gazu to jest 43% gdzieś tam zysków do budżetu, ale doliczając jakieś dywidendy i firmy pośrednie, sięgamy około połowy. Więc jeżeli oni ci mówią, że no nie podamy wam połowy dochodów, jakie osiągamy, no bo nie, bo nie, no to jest troszeczkę to problematyczne. Natomiast... Nie są oni tak, że tak powiem sprytni, jeżeli chodzi o podawanie danych pośrednich, bo nie wiem, czy kojarzysz gdzieś tam Paweł sobie szukał i odszukał ostatnio wpływy z nie produkcja gazu, marzec do marca, rok do roku zeszłego i tego. I z tego co pamiętam, to było około 12%, że spadek rok do roku. Eee, nie, przepraszam, 15,3%, bo sobie zapisałem. 15,3%. 15, okay. czyli, czyli można powiedzieć, że no jeżeli produkują te 15,3% mniej, no to najprawdopodobniej mają też e, te wpływy mniejsze. mniejsze. Ale nie o 15,3%, tylko dużo, dużo mniejsze, bo w zeszłym roku, w marcu, mieliśmy tą panikę na rynku gazu. A w tym roku gaz jest siedmiokrotnie tańszy niż w szczycie paniki. Więc... No tak, tylko wczoraj wiesz, Norwegowie ogłosili, że są największym już eksporterem na Europę. Mm -hmm. Były nawet te memy wiesz, sypiących się pieniędzy na prezesa ten. Więc mm -hmm. pytanie teraz, jak, jak sam rynek, czy oni naprawdę znajdą, sam rynek europejski powiedzmy znika z portfela Gazpromu, no ale jak. Jak to cały czas się mówi, czy wchłonie to, to, co my nie wzięliśmy, nie wchłoną Chiny, Indie, czy wspomniane przez ciebie kraje afrykańskie? Nie? Na ten moment nie są w stanie, ze względu na to, że nie ma infrastruktury. Nie ma po prostu gazociągów, które będą w stanie to pompować. Jest siła Syberii 1 z Chinami, która nie działa na pełną swoją jeszcze przepustowość. Plany dotyczące siły Syberii 2 są tak odległe, i kwestia sfinansowania kto to będzie finansował więc tam, temat, jak się uda to jest za 15 lat to jest zupełnie, wiesz, historia bardzo daleka. Owszem, chcą w tym momencie, nawet dzisiaj czytałem, że jeżeli chodzi o gaz, chcą budować jakieś stacje do, do po prostu skraplania tego gazu, wysyłania, ale tak. Nie mają technologii. Gazprom jest ogołocony z finansów, ze względu na to, że podatki, które zostały na niego nałożone, były tak wysokie, że aż rząd musiał nas się na początku roku wycofać. Bo zgarnęli tak dużo, że Gazprom stwierdził, że nie jest w stanie finansować po prostu sam swojej działalności, więc musieli przystopować. Dodatkowo szykują się potężne wydatki na Syberii, ze względu na to, że źródła gazu, które obecnie są pompowane, one się powoli wyczerpują i do 2040 roku. Chyba 35% będzie spadek wydobycia na tych terenach, o ile dobrze pamiętam 35 albo 40%. I bez nowych inwestycji, bez, bez e, gdzieś tam poszukiwania i inwestycji no po prostu nie będą fizycznie w stanie pompować takiej ilości gazu, nawet więcej nie będą w stanie produkować takiej ilości gazu, żeby zapełnić swoją e, samowystarczalność. Bo tam się to będzie w okolicach 2040 roku bilansować, jeżeli oni nie zainwestują, a nie mają tej technologii, bo to jest technologia zachodnia, no i nie mają w tym momencie funduszy, bo je przepalają na wojnę i na różnego typu sankcje. A jeżeli chodzi o rynek europejski, Gazprom wysyłał do Europy między 150 a 170 miliardów metrów sześciennych, w zależności czy liczymy Turcję czy nie. W tym momencie jest to między 50 a 60. Takie ostatnie gdzieś tam dane miałem, i to tak mniej więcej wyglądało. I dużymi odbiorcami są Węgry, które niemal w całości pobierają ten gaz. Słowacja, która jedna trzeci, jedną trzecią gazu gdzieś tam pobiera no i inne drobne państwa już tam w mniejszym udziale. No chyba tak. nawet Węgry z Serbami coś będą teraz, jakiś nowy rurociąg tworzyć. To, to ja już Na Ci mówię jaki, jaki. Azerbejdżan obecnie prowadzi e, taką politykę, że chce zwiększyć swoją obecność w Europie. I mają swoje źródła gazu. Obecnie dostarczają do Europy 8 miliardów metrów sześciennych, więc nie są to takie, wiesz, ilości jak Rosja. Natomiast w tym roku chcą zwiększyć do 12 i podpisali z Komisją Europejską memorandum, że do 2027 roku, czyli za 4 lata, w skali gdzieś takich inwestycji nie jest to tak dużo, chcą podwoić te dostawy. Czyli jeżeli 12 podwoić, no to mamy 24. 34. Miliardy no to metrów. To już, mówimy o już mówimy o, o połowie tego, co obecnie dostarcza Gazprom do Europy. Po Czyli tych... nieprzypadkowo objazd azerskich polityków po stolicach, także z Warszawą tutaj był. Tak, tak, myślę, że tak. No i właśnie na tym skorzystają Węgry, skorzysta Słowacja, wcześniej korzystała Turcja, Grecja, więc wiesz, ta pętelka po prostu będzie jakaś większa, będą gdzieś tam rozgałęzienia tego gazociągu. No i tu najprawdopodobniej nastąpi redukcja po stronie Gazpromu, no bo jeżeli Azerbejdżan wejdzie z 24 metrami, no to teoretycznie Gazpromowi kolejne 24, no może 18, no bo teraz 6 Azerbejdżan dostarcza, 6 czy 8? 8, no to, no to tam troszeczkę mniej, no ale jednak to znowu będzie ubytek, no i tak wygląda po prostu ten rynek europejski. Coraz mniej będzie udziału Gazpromu. Gazprom czekają potężne inwestycje w Rosji, żeby w ogóle utrzymać produkcję. Kwestia tego gazu skroplonego, jeżeli dostaną jakąś technologię od Chin, no bo już od nikogo innego, bo w tym momencie mają sankcje, tylko kwestia jest wydajności, bo to też maszyna maszynie nierówna, wiesz, instalacja instalacji. Najlepsze w tej kwestii są USA, Japonia, Holandia, wiesz, tutaj kraje europejskie. Nie wiem na jakiej zasadzie działają chińskie instalacje, czy mają w ogóle opracowaną dobrą technologię, ale to potrzeba. Kasa i, i technologia, której w tym momencie gdzieś tam Rosjanie nie mają. Nie? Wiesz co? Zawsze, zawsze jest tak, że jak są problemy, jest deficyt, jest dziura budżetowa, to w, nieważne, jaki kraj. Problemy zrzucane są na indywidualnego obywatela czy odbiorcę. Jak to jest w Rosji? Bo pamiętasz, rozmawialiśmy kilka tygodni temu. Zadałem ci takie pytanie o tym, jak Rosjanie, jak jego portfel to odczuwa. No już wspomniałeś o tym, że się nie otwierają szpitale. Czyli mm -hmm. jak, ta, jak ten pogłębiający się deficyt budżetowy oddziaływuje na, na Rosjan? Nie wiem, Rosja likwiduje jakieś programy społeczne, a może mniejsze inwestycje właśnie w system opieki zdrowotnej, o którym wspomniałeś. Wiesz co, te cięcia są w różnych kierunkach, ale starają się to zrobić na razie, wiesz, Poza. Tam, gdzie się to łatać da, i tak dalej, no to, no to to się dzieje. Zwykły taki przeciętny ruski odpowiednik Kowalskiego, że tak powiem, widzi podwyżki rzędu, nie wiem, 10%. Na jedzeniu widzi większe często, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rynek gazu. To aha, nie, na przykład węgla, wzrost koksowniczy jest o 30% w kwietniu. który no służy do, do wytapiania gdzieś tam stali i, i tak dalej. Natomiast Rosjanom żyło się słabo, żyje się słabiej, ale nie jest to jeszcze poziom typu wyjście na ulicę. Natomiast jeżeli chodzi o braki, takie, bo teraz sobie w sumie przypomniałem, po czym możemy stwierdzić, że tej kasy jest mało? Hmm, ruski YouTube, Rutub. Rutub. Hmm, rutub. No, wczoraj e... myślałem, że założyli jakąś odpowiednik, trochę też na ry, ale wiesz. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. E, rutub. E, wygląda to tak. Poprzednie pokolenia siedziały w domu i oglądały telewizję. Wiesz, e, szyby niebieskie od telewizorów i Ty. tak dalej. I wygląda to tak, w apatycznym społeczeństwie ludzie siedzą i oglądają telewizję. Teraz nowe pokolenie siedzi i ogląda YouTube'a. Natomiast na YouTube'ie są treści, które są niezbyt ciekawe dla reżimu rosyjskiego. To raz. A dwa nigdy nie wiadomo, czy Amerykanie nie powiedzą: Stop, przerywamy nadawanie. Na, na I to jest dla reżimu bardzo duży problem, ze względu na to, że jak ktoś ma za dużo czasu, to zaczyna kombinować. Wiesz, i. Szukać możesz... gdzie indziej informacji. Albo po prostu wejść sobie na jakąś manifestację. Wiesz, po prostu no, człowiek nagle zostaje odcięty, i no wiemy, jak młode pokolenie jest uzależnione od tego typu informacji. I, i Rosjanie rozpoczęli proces przenoszenia swoich gdzieś tam treści, na. W kontakcie i na Rutuba. I żeby tego dokonać, żeby przekierować cały taki ruch przed ewentualnym wyłączeniem yy, YouTube'a w Rosji. No Czyli trzeba... on jeszcze de facto nie jest, nie, nie, nie wycofał nie, się. Nie, YouTube działa ewentualnie na VPN, nie wiesz, Aha, okay. wszystko, wszystko da się zrobić na ten moment. Natomiast po wizycie XI, XI pojechał do Chin i zaraz yy, wysłał tam całą ekipę Chińskich ekspertów jak robić, żeby ten, tą sieć w Rosji odizolować. No i, no i przyjechali, gdzieś tam sobie to policzyli. i Rutup zgłosił do rządu zapotrzebowanie na 60 bilionów, czy 60 miliardów rubli. Teraz już nie pamiętam, jaka to była kwota. Chyba no. miliardów, bo, bo Putin wczoraj ogłaszał 1 bilion rubli na inwestycje tak, w przemysł tak. dronowy. Może być tak 60 między chcieli między 55 a 60 miliardów rubli ale otrzymali od rządu tylko 30 więc wiesz to jest można powiedzieć inwestycja dosyć priorytetowa ze względu na to że, że jeżeli im odetną no to mają niepokoje społeczne i cięcie o połowę, to jest jednak dużo. Nie? Wiesz, Więc... tylko pytanie, jak, jak to wyjdzie? No bo wiesz, jak to jest, jak coś ci robią na siłę odpowiednik czegoś, to niechętnie z tego korzystasz. Ja mam wrażenie, tak. że wiesz, w internet, jak to się mówi w internetach, to i tak teraz będzie brylował TikTok, a on będzie i wiesz, ja nawet szukając jakichś tam powiedzmy filmów ciekawych z frontu, no to, to jest masa, Rosjan masa na TikToku tych ich propagandowych tak. filmików to, to nikt, nikt, nikt się na tym nie zastanawia a wiesz, my może po 30 nie siedzimy tak dużo na TikToku ale 16, 17, 18 latkowie głównie czas spędzają na tej platformie, a tam niestety ruskiej propagandy jest mnóstwo tak, no i jest to platforma chińska czyli jej nic nie grozi, podejrzewam, że algorytmy są tak zrobione, że to co jest w Rosji to jest w większości później tam oglądane, cała tak ta propaganda i tak dalej wiesz no to jak rząd do tego się przygotowuje no to jest jedno jak to wyjdzie to jest drugie ale tu pokazuje to między innymi że, że tam tej kasy po prostu brakuje nie? no bo te szpitale te cięcia w, w edukację w rozwój jakichś technologii mieliśmy przycięty budżet kosmiczny Wiesz, wyprzedawanie majątków. Teraz wyprzedaje majątek chyba skarbówka, jakieś swoje budynki ogłoszone są cięcia w administracji, tylko cięcia na zasadzie, że nie najprawdopodobniej zwolnienia. Tylko wakatów. Rosji... Znaczy, przepraszam, wynagrodzenia części 15. Nawet, nawet nie wynagrodzenia, tylko ilości godzin może być. Bo Aha, w Rosji okay. jest tak, że. Jest taka zasada, że jak masz pracownika, a jest gorzej, to go najczęściej nie zwalniasz, tylko ucinasz godziny. Żeby wiesz, w razie czego yy, mieli coś, no bo później pojawia ci się wielki problem społeczny i i tak musisz tych ludzi nakarmić. A dochodzi do tego, wiesz, jeszcze yy, alkoholizm, czy narkotyki, czy przestępczość. Więc dla dobra wszystkich, lepiej dać dziesięciu ludziom, nie wiem, po 6 czy 7 godzin. Ale ich wszystkich trzymać tam, i żeby oni wypracowywali jakieś tam zyski dla firmy czy dla państwa, niż po prostu robić na zasadzie cięcie etatu i wypuszczać ludzi, wiesz, na ulicę. Nie? Mateusz, na koniec pytanie, trochę powróżymy z panem Zen-Sfusów. Jak ty mhm. widzisz przyszłość gospodarki Federacji Rosyjskiej, jeżeli ten konflikt, a zapewne tak będzie, jeszcze trochę będzie trwał? A, no to to jest, że tak powiem, temat rzeka i taką nitkę rzekę napisałem, ze względu na to, że ostatnio byłem na, na kongresie takim trzydniowym, gdzie biznes i politycy w sumie wszystkich opcji opowiadali i pokazywali, w którym kierunku idzie świat zachodni. Przemysłowa rewolucja 4.0, sztuczna inteligencja, chmury itd. i tak dalej. To jest bardzo długi temat. Natomiast, żeby to skrócić, Rosja została odcięta od praktycznie wszystkich tych funkcji. Największym dostarczycielem takich usług są Amerykanie, mają ponad 90% rynku. Więc, jeżeli Amerykanie ich odetną, a w tym momencie wchodzimy w, w takie przyspieszenie, tak jak kiedyś było wynalezienie maszyny parowej, czy, czy zamiana koni na samochody, wiesz. Czy, czy pierwsze komputery, internet? W tym momencie znowu mamy do czynienia z takim przeskokiem i wdrożenie urządzeń typu urządzeń, algorytmów, typu, typu sztuczna inteligencja, usługi w chmurze i tak dalej, dadzą biznesowi w najbliższej dekadzie mega kopa w rozwoju. Ten rynek się rozwija niesamowicie, podwoił swoją wartość w dwa lata i jest już wart więcej niż PKB całej Ukrainy przed wojną. No, i taką prędkością, jak będzie się rozwijał, to myślę, że za 2-3 będzie większym biznesem niż PKB Polski. Więc jest to, jest to potężna gałęź biznesu, która teraz mocno się rozwija, a Rosja zostanie w tyle. I teraz, tak, jeżeli ta prędkość rozwoju w tej dekadzie, że tak powiem, przyspieszy. A Rosja zostanie w tyle, gdzie już była w tyle z inwestycjami i, i gdzieś tam rozwojem infrastruktury, i mało tego. 25% jej informatyków rosyjskich wyjechało z kraju, gdzie to jest niezbędne, żeby, żeby wdrażać takie systemy. No to, no to będzie tak, jakbyś się wiesz, wrócił 20 lat wstecz, nie? Wiesz, yes, to widać nawet po tych ich materiałach, że te sprzęty i skandery, jak to w środku wygląda w porównaniu nawet ze sprzętem dostarczanym Ukraińcom. No, mam wrażenie, że Rosja już nie wiem, zatrzymała się w latach 90. -tych. No, no i w mam... tym momencie pozbawia się wszelkich możliwości, raz, że technicznych, no bo dostaje bana, dostaje sankcje, dwa pozbawia się umysłowych, ma drenaż mózgów niesamowity. Czyli osoby, które powinny to wprowadzać, wyjeżdżają z Rosji. Więc. Nie ma kasy, nie ma mózgów, no i nie ma, nie ma dostępu do technologii, nie? Bo, bo później po wojnie mają uszczuplone te rezerwy, mają budżet z deficytem i tak muszą zainwestować w, w wydobycie nowych złóż gazu i ropy, bo te, które mają się kończą, to są potężne pieniądze. Infrastruktura leży, zwłaszcza na wschodzie, a w tym momencie handlują ze wschodem, a nie z zachodem, więc trzeba tą infrastrukturę wybudować tam. To też jest potężna inwestycja. Chińczycy czy Hindusi, oni nie chcą tam inwestować. No, bo Rosja jest krajem dzikim, nie wiadomo, czy to później nie, nie, nie zabiorą nam. Czyli polityka tak. wy wybudujcie, a my kupimy ewentualnie. Tak, 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 taka, taka zasada. Mają zapóźnienia w ogóle w infrastrukturze drogowej, nawet wiesz, po, po tej stronie europejskiej hmm, pocieli edukację, pocieli służbę zdrowia, nie mają własnej technologii, praktycznie wszystko, co było technologiczne, zostało sprowadzane a w tym momencie sytuacja jest taka, że jeżeli nie masz technologii z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych i jesteś skazany na chińską, no to Chińczyk ci może powiedzieć płać podwójnie. nie? On no dyktuje no. cenę. Tak, no bo nie masz już alternatywy, wyeliminowałeś sobie sam konkurencję. Więc nie dość, że uszczuplili sobie pieniądze w budżecie i w rezerwach, to najbliższe lata czeka ich masę inwestycji, Spadek dochodu ze względu na to, że źródła im się kończą i w ogóle cała transformacja wymusi, mniejsze zapotrzebowanie na, na paliwa kopalniane. No i tak to po prostu wygląda nieciekawie dla nich, nie, a dla nas fajne stadium można sobie to oglądać i przewidywać, i sprawdzać, co tam się ciekawego dzieje. No właśnie, a jak sprawdzać, to oczywiście kwestie ekonomiczne sprawdzamy na profilu pana zena. Ale jak, jak nie chcecie koniecznie, to każdą prawie nitkę znajdziecie też na Worniusie, więc, więc na pewno te treści, te treści będą dla was atrakcyjne. Mateusz, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas w majówkę. Życzę dziękuję Ci za u, uda, udanego spędzenia wolnego czasu. Nie wiem, czy w domu, czy na jakimś wyjeździe, ale żeby był udany. Was Pogoda, za... nie? Pogoda tak by jest tak jest. No, u nas jest wiesz co takie, że. Ma być pierwszy, drugi ładny. No, ten weekend akurat e, słońce nas tutaj e, jakoś e, nie gości w bełchatowie zbyt e, dzisiaj często. Ale zapraszamy Was jeszcze raz gorąco na profile pana Zena. E, oczywiście odsyłamy też do Pawła, do Maćka i zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i odwiedzania oczywiście Warnius.pl. Jeszcze raz Ci Mateusz, dziękuję i życzymy Dzięki miłego, sprózeczne. spokojnego wypoczynku. Trzymajcie się, hej.